Dobra, zaczynamy. Co tam u ciebie w ogóle? Tak, już zaczęliśmy. Czemu wszyscy na mnie patrzycie? Wiedzcie, że kupiłem mrówki. Tu są prawdziwe mrówki. There's no way there's ants in there. Tak, to są mrówki. No. Tak, to są mrówki. No, shut up. Tu są mrówki. Prawdopodobnie w tym momencie urodzi królowa. No, jednak gdzie w tym momencie? Dobra? Myślę, że to obsikało już. Oh god. W odcinku zobaczymy, jak mrówki spędzają czas w Kanadzie. Jeszcze 5000 subskrypcji, zjem świerszcza żywego. Ooo! I to skacze. Aż mi gorąco się zrobiło. Stary, weź to ode mnie. Gorąco mi się. Mamy widownię, dystans, meta i start. No bo jak śmieję. Ej, weź to! Stary, weź to! Hej! Weź to! To nie śmieszne już. Dej! Nie. Nie był taki film? Pies, kot i pancerz czy coś? Pies, kot i pancerz? W starej pancerni? That's the one. Pies, kot i pancerz. Cześć, siemaneczek, moi drodzy, ja jestem Remek, a to jest Daniel, którego dobrze pamiętacie z pierwszych odcinków... Ała! Z pierwszych odcinków mrówek. No... Zestresował się. Dawno nie było kamery. Chłopak ma teraz dziwne myśli. Zestresował się. Napiszcie w komentarzu, że go wspieracie, że jesteście z nim. Ty widziałeś mrówki w poprzednie odcinki? Jak wyglądały? Ale to szczerze mówiąc teraz, widziałem tamten odcinek. Oglądałem przez 3 minuty, nie wiem ile to było, bo musiałem lecieć do szpitala. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ale nie wiem jak to wygląda na żywo. Chcesz zobaczyć? Nie. Koniec odcinka. Dziękuję, trzymajcie się! Cześć! Okej, okay. Nie patrz. Jak ja mam patrzeć przez koc, co mnie udusza teraz? Nie wiem, ale w Kanadzie tak się mówi box na to. Na to tak? Yeah. A jak się mówi na to? Holy Jesus! Nie, przecież tu nie ma szkło. No bo zdjąłem. Przesuń się. Zajebiste. Fajny, nie? Uhuhu! Zaraz zobaczysz z drugiej strony. Ale nie krzycz tak, bo już widzę, że na dźwięki reagują strasznie. Nie biegają. Jest fluonem posmarowany, wiesz, bo to da się podnieść. Spójrz, holy no. Shit! To się podnosi po to, żeby fluonem to posmarować od góry. I ten fluon, ten fluona nie mieliśmy, gdy nagrywaliśmy. Za chwileczkę sobie to obrócimy i pooglądasz. W ogóle najfajniejsze, stary, jest to, że to wyglądało zupełnie inaczej. To było dużo takiego fajnego mchu, ale on go... Co? No, mech. Muchu. 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 Mamy dużo mchu dzisiaj. No, mchu. Mamy dużo mchu. What the hell does that mean? To jest mech. Moss. Mas. Moss. Mamy dużo mchu. Masz mech. Masz mech much. Hu. Tu było dużo mchu. Aha. I one go całe rozwaliły, stary. Przyniosły sobie na całą arenę praktycznie. Są wszędzie kawałki tego mchu. Piasek stąd wykopały, wrzuciły tutaj mega górę, tu zrobiły, to widzisz, to cały zasypany kamień jest, on nie był zasypany. I pokazałem ci jeszcze i sam zresztą nie widziałeś tego, co się dzieje w części gniazdowej, a jak sam widzisz, jest ich tutaj zawsze masa, tą paletką ja przekazuję wodę, bo jak im daję wodę kilka kropel na to, to one same sobie przenoszą do gniazda, nie trzeba lać na część gniazdową wody, żeby ten korek wchłonął, bo potem nie wiem, czy pamiętasz, miałem takie zgnilizny zielone, nie? Yeah. Na korku. O ja, tak ma być, ja, yeah, no problem. Yeah. Znaczy wiesz, one od tego nie zdechną, nie? Ale to brzydko wygląda. Jest lepiej, żeby tego nie było. A gdzie jest nasza Elżbieta? Jak ona miała? Elżbieta? Nie, Grażyna. Grażyna? Znaczy Grażyna już zdechła jakieś 2 miesiące temu. What? No. Serio? Grażyna żyje. Gdzie ona jest? Uciekła. Harley? Czy tak widzisz od wewnątrz? No przeżarły to, można też zobaczyć. Nie spoileruj sobie. Zaraz zobaczymy. Spoileruj! Zaraz zobaczysz sobie, za głośno gadasz. Patrz jak one uciekają. Jestem głośny! Przestań. Sorry. O, nie strasz mi mrówek, straszysz mi je. Jak ja mam potem wychować? Nie będę na komendy reagowały. Dobra, pytanie. Pytanie brzmi, czy to jest z Islandii? Bo widziałem, tak, ale wszystkie te? Ja. Te wszystkie rocks to z Islandii, to aha, jest aha, bo tyle butelek to kupiłeś jest... wtedy. Nie, ja to sam wziąłem. Aha. To nie jest, bo da się też kupić alkohol, gdzie ma się kawałek lawy wyschnięty, ale to sam pozbierałem. Przeczytałem w internecie, że można przetransportować kilka kawałków i nie ma z tym problemu. Co innego mech islandzki.
ten mech islandzki, który na tych skałach, na tych okamieniach tam rośnie, jest mega, mega pilnowany. No, dlatego mech jest polski, a to się nie bój, ale skałki, kawałki lawy to są włożone rzeczywiście z Islandii. Sam to poznałeś, czy na filmiku widziałeś? Widziałem to, ale pamiętałem, że jak kupiłem butelkę, to tam było. Czekam na moment, w zasadzie nie muszę czekać, ale myślę, że fajnie byłoby powoli to jakieś świerszcze dawać albo jakieś inne rzeczy. A czy 50 tysięcy łapek górek i zjem świerszcza? Wait, nie, łapki nie, subskrypcji, sorry. Kaj, Gromysz, ucz się. Nie. I on powiedział, że je świerszcza, więc zobaczymy. 50 tysięcy subskrypcji na mój kanał do koniec roku i zjem świerszcza. I kupię sam rówki. 50 tysięcy łapek, nie. Sam powiedział. Anyways, zróbmy tutaj taką obrótkę. No. Stary, ale poczekaj, coś tu brakuje. Co to jest dalej? Nimbus 3000? Nimbus 3000. Nimbus 3000. Bajdowski 8. Daniel, połóż Nimbusa tam, gdzie trzeba. Tu bym go położył. Okej, to nie mam wyboru. Zajebiście. Mamy Nimbusa na swoim miejscu. Nareszcie. Nie kładź, zepsujesz im to. To nazywa się zielonina ze sklepu. Aha. Mamy zielone rzeczy. Fajnie. Tu z tyłu, fajnie. Dobra, koniec. Co, arena omówiona? Czy chcesz jeszcze coś wiedzieć na temat areny? Wiesz, ale serio, ja bym dał choinkę jakąś na święta w tym roku. Autentycznie jestem w stanie to zrobić, ale to jest problematyczne dlatego, że jak dam tu jakiś krzewio, będzie wychodził, to pozostanie tylko fluon, nie będę mógł tego zamknąć. Bo nie pokazywałem, ci się dziwiłeś, że nie ma tutaj zamknięcia, ale jest zamknięcie i to polega na tym, nie? To wytnij. No nie mogę wyciąć, bo jak wejdę możesz, do góry, to co wszystko wtedy? Możesz zrobić. Oglądamy teraz, no zamknij oczy. Nie widziałem jeszcze, jak to wygląda z przodu. Mogę? Spokój. Zobacz. Ho, buddy! Yeah, man, they're so dead down there. Nie, nie są dead. Po prostu się korek zrobił. Nikt się nie rusza. To nie jest korek. Korek widziałem na autostradzie wczoraj. To jest dead. Patrz ile larwa, Jesus Christ. Tych mrówek ostatnio, jak liczyłem, jak przenosiłem ze starego formikarium, zostało mi w starym formikarium z 30-40 mrówek. Może nawet 50. I to była taka garsteczka. To było tak malutko, że prawie że nic. Garstka? Jak teraz sobie porównywałem te mrówki, których tam było z 50, do tych ile jest tutaj, to to nie jest ani 500, ani 600. Tu jest 800-900. Nie. Ja. No chance. Policzę też by te mrówki na górze. 7. I postaraj się policzyć w dół, coraz niżej. 13. I patrz na to. 150. Ale powiem ci, ile... jak ona się... królowa? Królewna. Królowa. Królowa. Królewna też może być dla ciebie. Ile ona musi... dawać? Dawać cardio w ciągu dnia, żeby mieć 1000 dzieci. No ona daje dużo. Gdzie ona jest? Nie mam pojęcia. Jak ją znajdziesz, to jesteś dobry. Oho! To ona? Nie, to jest żołnierz. Aha. Gdzie ona jest? No pewnie gdzieś w tym zbitku siedzi. Gdzieś tutaj pewnie. Zbignie? Zbitku. Zbitek. Że zbite są wszystkie. A właśnie, oni srają czy co? Dobre pytanie. Tak. Mrówki srają? Mhm. To gdzie? To taka biała maść, co jest na szybie. Nie widzę. Nie. Mhm. Masz stare? No w starym to widać. Ślizgają się dół. O! Ktoś... Nie wierzę. No, czytałem gdzieś ostatnio. Takie białe... To z tyłu? To jest kupa? No. Co? Tu nasrali. Masz rację, jest. Są takie rozmazane. Little shit stain. To wygląda ale jak... Ale jestem, ja byłem tego strasznie ciekaw, bo na starym formikarium była tego masa, bo miałem małą arenę, było mrówek bardzo dużo. Anyways, czyli... A tu mokro jest. No wilgoć. To wszędzie jest mokro. Bo ta wilgoć jeszcze najprawdopodobniej przeze mnie powstała, ale już kompletnie nie nawadniam mrowiska. Co robiłeś, żeby tak wilgoczno było? Pipetką dawałem. A, pipetką. Ja też kiedyś dawałem pipetką. To co, Daniel? Coś jeszcze coś na temat mrówek wiedzieć? Mogę wziąć jedną? Czy co? Czy mogę wziąć jedną do Anglii? Mrówkę? Pewno nie formikarium. Ej, daj mi jedną, serio. Nie. Why not? Bo zdechnie. Jak zdechnie? Dasz mi tubkę i pójdę. No i co ona zrobi? Przeżyję ze mną i będę swój kanał robił w Anglii. To był dziwny film. Just give me one! Nie, odwal się od tej mrówki, nie dam ci mrówki. Ale przecież wezmę jednego i to nic nie zmieni, czy bo... Czy mi w słoiku trzymał?
wezmę tubkę i zobaczę. W samolocie złapię z mrówką. To co, kurde? To masz przesrane. Bo, mrówka, bo. To był dziwny film. Ja was nie uprzedzałem na początku filmu, że to będzie dziwny film, a to był dziwny film. Jaki dziwny film? Głupi film. Ja pytam się o mrówkę i nagle nie dam jedną. Ale ma 700 ileś. No z 800-900. Aha, sorry. No jak będziesz miał 1000, to może mi dasz jednego. Nie. Zesrają ci wszystko. Obsrają, nie zasrają. To był dziwny film, ale chciałem, żeby Dani zobaczył sobie Formikarium. Ładnie wyglądasz. Żeby zobaczył sobie Formikarium, jak wygląda, jak to się rozwinęło, bo jeśli pamiętacie początkowe czasy, gdy kupiliśmy... Prawie rok temu. Też ten dzień, gdy kupiłem mrówki, w sensie ty siedziałeś u mnie, ja powiedziałem ci, wziąłem pocztę od sąsiada. Wiem. I przechodzę z pocztą i mówię... I ty się pytasz, co tam masz, ja mówię, mrówki, a ty? Ale ja myślałem, że aż tyle będzie, a nie, że mała tubka, co ma 10 No i no, kupujesz mrówki z 15, 20, 30 robotnicami. My mieliśmy wtedy 15, pamiętam, przy unboxingu tych mróweczek. 15, bo rozwinęły się, nie? Grubo. I to trwało prawie że rok, bo myśmy nagrywali 28 grudnia. Koło świętach roku. Przed Sylwestrem, nie? Znaczy no. Nie, nagrywaliśmy jakoś chyba kapkę wcześniej. Przed świętami, a potem dałeś na kanał. Tak, to było. No, jeszcze z tobą mieszkałem. No. Good times. Tak czy siak rozwinęły się mrówki świetnie. Był to taki bardzo ogólny, dziwny odcinek. Śmieszkowato-głupkowaty. Dokładnie tak. Ale na pewno możecie wyczekiwać kolejnych, gdzie coś powymyślamy, żeby fajnego zrobić. W ostatnim filmiku mówiłem, że jak będzie 50 tysięcy łapek w górę, to dam psa. Subskrypcji. To dam psa. Jak będzie 50, ale nie wycinę. Moi drodzy, to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. 50,000. Trzymajcie się. 50,000. Zjem świerszcza, wszystko zjem. Yo. Boom. Zawsze musi coś wiedzieć. Okej, siadaj, nagrywa. Stary! Pua!